Cześć, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Wiecie, że teraz to co mówi telewizja, że ci młodzi mężczyźni, Ukraińcy wyjechali na front, oni tam walczą itd., dalej. Dziwne, bo ja w Polsce widzę naprawdę ich bardzo dużo. Nie wiem ilu ich jest, ale podobno pół miliona wróciło, więc aż strach pomyśleć ilu ich jest, bo ja ciągle ich widzę, a oni ciągle w telewizji mówią, że ich nie ma, że oni wszyscy wyjechali. No dziwne, ostatnio w takich... Lexusach, bmw byli młodzi, tacy zdrowi, więc mogliby tam pomóc swoim. No i teraz tak, bo rząd, który włada językiem polskim i który sprawuje władzę w Polsce, ma teraz problem, no bo brakuje rąk do pracy. Na budowach nie ma, teraz będą zbiory, no nie ma chętnych, nie ma chętnych, więc, bo mam dla was taką informację, no, no po prostu nic tylko się dzisiaj, ci, którzy lubią na przykład browarka, to tylko sobie walnąć browarka i iść spać. Albo na przykład napić się Melisy i też iść spać. Rząd, który sprawuje władzę w Polsce, wpadł na genial. To znaczy, jeszcze oni tego nie zrobili, ale już mają takich ludzi, którzy mają takie pomysły, a znają życie, no to te pomysły wejdą w życie. No bo tak jest: no ktoś ma pomysł, tak samo jak pan Horban miał kiedyś pomysł, i później ten pomysł za parę miesięcy już był. Czyli tak. Oni teraz wpadli na pomysł, żeby zamiast tych wszystkich ze wschodu. Ukraińców, no to ściągnąć innych z byłych Republik Pozradzieckich, czyli Uzbekistan, Tadżykistan, Turkmenistan i tak dalej, i tak dalej, no po prostu eksploduję, eksploduję. Ja to mam czasem wrażenie, że zarządcy to mają chyba jakiś kompleks małego członka, a to tak między nami. Zacytuję Wam Rzeczpospolitą, to jest taki dziennik, taki gazeta, teraz jest to portal, Yy, oni sobie zawsze zastrzegają, że wszystkie prawa autorskie są zastrzeżone, więc ja tutaj posłużę się możliwością prawa cytatu. No to akurat jest dozwolone, więc zacytuję wam ten tekst. Przy okazji sobie będziemy analizować, będę analizował to, co tam jest napisane. Zatem startujemy. Nagłówek brzmi tak: to jest dział Rynek Pracy, Ekonomia. Uzbecy zasypią braki po Ukraińcach na polskim rynku pracy. I oni się pytają: pracownicy z pozdradzieckiej Azji, Mogliby wypełnić wakaty po ukraińskich mężczyznach, którzy wyjechali na wojenkę. Już niemal pani Anita Błaszczak z Rzeczpospolitej pisze, cytuję: Już niemal milion pracujących w Polsce cudzoziemców było na koniec kwietnia zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych w ZUS. Prawie trzy czwarte z nich stanowią Ukraińcy, w tym 132 tysiące uchodźców, którzy podjęli u nas pracę. Są to jednak głównie kobiety, a im trudno jest wypełnić lukę po około 100 tysiącach ukraińskich mężczyzn, którzy wyjechali walczyć. Ja to się zastanawiam, gdzie te 100 tysięcy tam jest, bo z tego co mi wiadomo, to oni chyba pojechali samochody zawieźć, bo nie ma cła. Tam są kolejki chyba 40-kilometrowe gdzieś tam na Lubelszczyźnie czy na Podkarpaciu, więc raczej chyba tam, chyba raczej mają puchę, że na przykład zwożą samochody. No ale nie wiem. Poza tym, z tego co mi wiadomo, to jeszcze rok temu w Polsce było około 3, to 3 miliony, coś koło tego, a nieoficjalnie, a oficjalnie było ich tam chyba niecały milion, więc przypuszczam, że 2 miliony, no to oni po prostu pracowali na czarno, ale o tym już nikt nie mówi. Ta luka wkrótce się powiększy, bo do Polski nie przyjadą setki tysięcy objętych mobilizacją pracowników sezonowych z Ukrainy. Ich brak, który uderzył już producentów szparagów, Wkrótce odczują plantatorzy truskawek, sadownicy i firmy budowlane. Janusz teraz jest, moi drodzy, wisienka na torcie, bo to jest ten doradca. To jest tak zwany pan Horban z czasów dziewiętnastkowych. Teraz ma nowego doradcę, Janusza Piechocińskiego. Pan Janusz Piechociński, były minister gospodarki, no to czyli nie byle kto, czyli nie ma plecy. A obecnie prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja, podsuwa pomysł rozwiązania tego problemu. No czyli żeby jakieś ręce do pracy byli, były. Dobrych, zdyscyplinowanych pracowników, w tym tak deficytowych fachowców jak spawacze, kierowcy i budowlańcy można znaleźć po zradzieckich republikach Azji Centralnej, głównie w Uzbekistanie i Kazachstanie. Sankcje gospodarcze nałożone na Rosję pozbawiły pracy tysiąca zatrudnionych tam Uzbeków, Kazachów i Ormian. Według władz w Taszkencie po wybuchu tej wojenki, do Uzbekistanu wróciło prawie pół miliona migrantów zarobkowych z Rosji. A do końca roku ta liczba może wzrosnąć do 2 milionów. Uzbekistan i Armenia powinny być teraz dla nas priorytetem do pozyskania wysoko wykwalifikowanych kadr, uważa Piechociński. Panie Piechociński, moment, moment, słuchajcie, z Polski w ostatnich, aż się zapowietrzyłem, aż mi, aż mi ci się nie skoczyło. E, z Polski w ostatnich 20 latach, dokładnie od 2014, czwartego roku, czyli 18 lat, wyjechało miliony, miliony Polaków fachowców, budowlańców, kierowców, spawaczy, ślusarzy, monterów, elektryków, fachowców, techników. Wszyscy oni wyjechali. Wyjechali. Więc zamiast zaproponować im jakieś możliwości i zachęcić do powrotu, no, to wy sobie chcecie tych fachowców szukać gdzieś indziej. Okej, okay, Niemcy nie wyjeżdżają za chlebem gdzieś, więc rząd niemiecki może sobie szukać fachowców za granicą. A tutaj my mamy doskonałych fachowców, panie Piechociński. Coś wam się chyba przestawiło całkowicie już w tych łepetynach. Cytuję dalej. Według Piechocińskiego, dobrym rozwiązaniem byłoby zawarcie porozumienia z Ministerstwem Pracy Uzbekistanu, które pomogłoby. Dobrać odpowiednich pracowników dla polskich firm. Na początek można ściągnąć 2000 najbardziej deficytowych fachowców, a jeśli się sprawdzą, kolejne kilka tysięcy. Z kolei uzbeccy studenci kierunków rolniczych mogliby w ramach praktyk przyjechać do pracy w polskich sadach i na plantacjach. Izba Przemysłowo-Handlowa Polska-Azja zaproponowała już, przesiedleń... <ślesiedleńcom> już przedstawicielom rządu, by podpisać. Uzbekistan, by dopisać Uzbekistan, przepraszam, do listy sześciu krajów objętych uproszczoną procedurą legi, legalizacji pracy i pobytu w Polsce. O Boże, bo teraz są Ukraińcy, Białorusini, Gruziny i Ormianie. No dziwne. Wiecie, bo jeśli ktoś nie ma rąk do pracy w sadach, no przecież przyjechały kobiety, dwa miliony kobiet przyjechało. Do Polski, ze wschodu, więc te panie nie mogą pracować? Naprawdę? No nie ma rąk do pracy? W sadach przy zbieraniu truskawek? Serio? Ja nie mówię na budowach, ale w sadach? No przecież to nie jest tylko dla mężczyzn. Tym pomysłom przyklaskują agencje zatrudnienia. No właśnie, największy problem w Polsce z, z agencjami zatrudnienia, ponieważ te agencje nie są polskie, więc one zatrudniają Brytanii. Coraz więcej firm zdaje sobie sprawę, że musimy szukać alternatywnych rozwiązań. By wypełnić lukę po pracownika z Ukrainy, tym bardziej, że nie jest wcale pewne, czy wrócą po zakończeniu wojny. Twierdzi Tomasz Dudek, dyrektor zarządzający Otto Work for Central Europe. Otto to nie jest polska firma, to jest zwykła korporacja. Właśnie kończy załatwianie formalności dla 200 Kazachów. Zakontraktowanych do pracy w fabrykach motoryzacyjnych i w logistyce formalności, zajmujące nawet 5 miesięcy, to największe wyzwanie przy zatrudnianiu pracowników z pozradzieckiej Azji. Koniec artykułu, koniec czytania. Ja nie mogę zrozumieć tego, że naprawdę wielu fachowców, no Polaków, którzy wyjechali gdzieś do Niemiec, Francji, Szwajcarii, Austrii, Belgii, czy przede wszystkim na wyspy brytyjskie, do Irlandii, oni są prawdziwymi fachowcami, są, no, znają, zna, znają język, mają wszystkie certyfikaty, mogliby spokojnie tutaj sobie pracować za uczciwą pensję, natomiast nie ma, nie ma. I pamiętacie jak zrobiłem kiedyś film o tej ustawie, która pomaga przy zatrudnianiu gości, a jednocześnie utrudnia zatrudnianie naszych. No tam opinie były takie, że to nie, 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 bo to dla naszych to wręcz przeciwnie. No, o, uważam, że nie, że nie, przeciwnie, tylko tak jest właśnie, że jest utrudnianie, że nie ma ułatwiania, bo czy ten rząd zrobił cokolwiek, żeby zachęcić naszych rodaków do powrotu? To są fachowcy. To dzięki nim, na przykład, brytyjskie domy się budują, niemieckie. To są naprawdę dobrzy ludzie, dobrzy pracownicy, nie obi boki. Poza tym, nie wszyscy ci nowi są pracowici, bo do mnie dochodzą takie słuchy, nawet od przedsiębiorców. Mam takiego dalszego znajomego, który mówi, że ci ludzie nie chcą pracować, że są leniami zwykłymi. Po prostu no, ktoś, kto nie lubi pracować, jest leniem i takich pracowników się zwalnia i on właśnie zwalnia. Więc o czym my mówimy? No to teraz, moi drodzy, będzie nowy kierunek. To nie tak, że ja nie jestem otwarty na nowe kierunki. Z no, miłą chęcią sobie pojadę na przykład na wakacje tu i tam. Ale uważam, że z Polski wyjechało wiele, wiele, wiele milionów ludzi, Polaków, aż serce boli, naprawdę, aż serce boli. Tułają się czasem gdzieś na zachodzie, w różnych krajach Europy i nie tylko, bo też dalej pojechali. I wielu z nich chciałoby wrócić. Natomiast jakieś zrobiłem taki film, zadzwoniłem do urzędów pracy, czy miałem jakieś propozycje dla osób, które chcą wracać, nie było nic. Gdzieś ten filmik jest na moim kanale. Nie było absolutnie nic, po prostu pustka. Przeanalizujcie to sobie. Możecie napisać, co o tym sądzicie. Czy macie podobne zdanie do mojego? Ja uważam, że zmierzamy w zimnym kierunku, bo tutaj już jest naprawdę, no już jest wszystko, już jest cały świat. Już wkrótce to naprawdę będziemy, my się śmialiśmy z Niemiec, z Francji, przecież to oni się dzisiaj z nas śmieją. Pozdrawiam, trzymajcie się bardzo krótko I do usłyszenia. Cześć, pa. pa.